Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj o nowomowie, typowym przykładzie języka władzy i kontrolowanych przez nią mediów. Obejrzymy fragment wystąpienia radiowego. Rząd ZSRR wręczył dziś notę posłowi polskim w Moskwie, w której oświadczył, że rząd radziecki daje rozporządzenie i rozkazuje wojskom przejść przez granicę i wziąć pod obronę życie i mienie ludności Ukrainy Zachodniej i Białorusi Zachodniej. Wypowiedź Mołotowa pełni funkcję perswazyjną. Ma za zadanie wpoić odbiorcom określone ceny, podstawy i kłamliwe przekonania. Nota otrzymana przez Wacława Grzybowskiego to w tą rzeczywistości agresja w państwo polskie, a nie działania mające na celu obronę ludności ukraińskiej i białoruskiej.